Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Witam was serdecznie, moi widzowie. Słuchajcie, mam do was jedno pytanie. To taki mały wstęp do tego, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że kupujecie komputer, nowy komputer. Komputer, który kosztuje, załóżmy, na przykład, nie wiem, 3,5 tysiąca złotych, tak? W tym pakiecie za te pieniądze macie całą obudowę komputera, a więc obudowę, płytę główną, procesor, kartę graficzną, pamięć RAM, twardy dysk i zasilacz. A więc rzeczy niezbędne do tego, żeby komputer, słuchajcie, działał. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że płacicie za ten komputer 3,5 tysiąca, patrząc na wszelkie informacje na internecie lub też dowiadując się od producentów danych podzespołów, które chcieliście kupić, dowiadujecie się, że to, co wybraliście, jest po prostu mega, mega zajebiste. Wszystko będzie wam śmigało, hulało, po prostu magia, totalna magia. Po prostu płacicie 3,5 tysiąca i macie taki komputer, jaki chcieliście mieć za 3,5 tysiąca złotych. Wiesz, przychodzi czas, gdzie ten komputer do was przychodzi do mieszkania, podłączacie go i faktycznie działa. Gracie sobie w jedną grę, w drugą grę, w trzecią grę. Nagle okazuje się, słuchajcie, że nie jest tak, jak mieliście obiecane. A więc na przykład, nie wiem, mieliście obiecane, że na przykład w każdej grze będziecie mieć minimum 50 FPS. Okazuje się, że w każdej grze macie ich 35 na przykład. Okazuje się, na przykład było wam mówione, że komputer tylko i wyłącznie tam, nie wiem, będzie pobierał maksymalnie, no załóżmy, nie wiem, 400 W prądu, a okazuje się, że pobiera wam typu, nie wiem, 550 na przykład. Albo na przykład okazuje się, że wasze kości pamięci RAM będą działać z częstotliwością, nie wiem, tam 3000 MHz, okazuje się, że wam działają tylko na przykład 2000 MHz. I co robicie? Piszecie do producentów danych podzespołów i się pytacie. Przepraszam najmocniej. Obiecywaliście mi, że mój komputer, który u was kupiłem, będzie pobierał maksymalnie 450 W. Okazuje się, że pobiera zdecydowanie więcej. O co chodzi? Dostajecie informację, że tak, oczywiście, będzie pobierał maksymalnie 450 W, ale musicie wykupić specjalną usługę, specjalny jakiś patch, który umożliwia to, że coś tam się będzie działo w tym zasilaczu na płycie głównej i za pomocą tego patchu po prostu te wartości spadną i będzie tak, jak było mówione, ale no niestety, żeby tak było, trzeba dopłacić dodatkowe, to na przykład, nie wiem, 250 zł. Za to, żeby pamięci RAM miały taktowanie takie, jakie miały być, trzeba też zapłacić dodatkowe 300 zł za to, żeby to taktowanie było takie, jakie miało być. I okazuje się, że naprawdę za 3,5 tysiąca kupiliście komputer, też musicie wydać kolejne 1000 zł, żeby on odpowiadał waszym oczekiwaniom, obietnicom, jakie były składane przez producentów danych podzespołów. To samo się, słuchajcie, tyczy właśnie serii Total War Creative Assembly. Ja tutaj zrobiłem parę odcinków dotyczących całej serii Total War. Wyceniłem dokładnie wszystkie gry, wszystkie części, wszystkie DLC, wszystkie dodatki. Tutaj właśnie możecie sobie teraz zobaczyć, chyba, nie wiem, tu u górze, albo tu na dole. Albo też chyba w opisie będziecie mieć tam na dole linki do tych filmików. I teraz dokładnie chciałem wam pokazać, ile kosztuje gracza pełna gra Total War Warhammer. Teraz tu właśnie może przejdźmy do specjalnego pulpitu mojego, gdzie tu wszystko, słuchajcie, jest ładnie wyszczególnione. To jest gra, słuchajcie, Total War Warhammer. Total War Warhammer ogólnie kosztuje na dzień dzisiejszy 59,99 euro. Więc sobie zróbmy, słuchajcie, kalkulację. 59,99 euro. Zmienimy oczywiście na euro. Niech nam to przeliczy na polskie złotóweczki. Bardzo proszę, przelicz.
Gra kosztuje, słuchajcie, nas 256 zł, a więc gra podstawowa, pakiet podstawowy gry, pudełeczko, dokładnie tyle nas kosztuje, 256 zł. Natomiast tutaj mamy wszystkie zawartości do pobrania do tej gry, a więc wszelkiego typu dodatki, tak zwane DLC. DLC. Cały pakiet DLC, jeżeli by gracz chciał mieć w tej właśnie grze, by go kosztował 69,93 euro. Teraz słuchajcie sobie, policzmy. Tu mamy 256. Zrobimy sobie to, słuchajcie, tak. Kalkulator. Ile tutaj było? 69,93. 69,93 euro na złotówki przelicz. 298,44 zł. A więc dodając to, zaokrąglając, to jest 200, to jest 400. Słuchajcie, 500 zł kosztuje nas Total War Warhammer. Tutaj trzeba oczywiście zaznaczyć, że Creative Assembly, znaczy może nie Creative Assembly, ale firma Sega w końcu zaczęła udostępniać DLC takie za free, a więc za darmo. Tutaj mamy w tej odsłonie było ich 2, 4, 5, 6. 6 takich DLC, które dostaliśmy całkowicie za free. Za wszystkie inne trzeba, słuchajcie, płacić to naprawdę bardzo słono, bardzo dużo. Zawsze się śmieję, słuchajcie, z tego, że w każdej teraz odsłonie Total War'a musimy zapłacić za to, żeby mieć, słuchajcie, krew, standardowa, słuchajcie, krew, normalna krew, gdzie kupując grę strategiczną, gdzie ogólnie po prostu jest naparzanka, są miecze, wiadomo, będzie się lała krew, brutalność gry i tak dalej, to powinno być, słuchajcie, w standardzie. Tego w ogóle, słuchajcie, nie ma. Niestety za takie coś, za takie efekty trzeba dodatkowo zapłacić 2 euro i 40, słuchajcie, 9 centów. Tak było chyba też i w Attili, ale zaraz zobaczymy, żeby nie było. Na pewno w Attili też takie coś jest. Dokładnie, słuchajcie, 2,49. I tak sobie myślę, słuchajcie, czy jest jakikolwiek sens kupowania kolejnej odsłony to Total War Warhammer część druga? Ja wam powiem tak, ja oczywiście tą część kupię, bo po prostu lubię całą serię Total War'a, co nie oznacza, że zawsze wszystkie pakiety DLC sobie wykupuję. Wykupuję tylko i wyłącznie takie pakiety, które są po prostu dla mnie, że tak powiem, no niezbędne na dany czas, że chcę to sobie po prostu pograć i je kupuję. Nie będę tutaj was oczywiście oszukiwał, że nie kupiłem żadnego DLC, bo kupiłem DLC, tak, kupiłem DLC, jeżeli chodzi nawet o Attilę. Teraz właśnie do mnie, słuchajcie, powróciłem, kupiłem sobie właśnie ten krew i Celtów. I jeszcze sobie kupię Wikingów i tyle będzie z tego, jeżeli chodzi właśnie o wszelkie dodatki DLC. Wiesz, tak bardzo mnie zastanawia, słuchajcie, fakt, jeżeli nawet patrząc na to wszystko, jeżeli chodzi w ogóle o całą serię Total War, a szczególnie właśnie Total War Warhammer i Total War Attila, to tak, słuchajcie, zauważyłem, że tak naprawdę, szczególnie Total War Warhammer, słuchajcie, to gra z pewnością bardzo fajna, ciekawa, zupełnie inna od tej całej poprzednich wszystkich części Total War Warhammera. Natomiast trzeba też zauważyć, słuchajcie, na jedną rzecz bardzo szczególną, że w Warhammerze Total War, tej części pierwszej, słuchajcie, podstawka sama w sobie po prostu była jak dla mnie bardzo nudna, taka bardzo po prostu sztywna, nic tam szczególnego się nie działo, wiele rzeczy brakowało, ja sobie dałem spokój, dopiero później po 2 miesiącach wróciłem znowu do Total War Warhammer i tylko i wyłącznie za sprawą modów, których jest po prostu od groma, jest ich setki. Są mody, słuchajcie, jeżeli chodzi o nowe jednostki, tego w ogóle jest multum, nowe jednostki, grafika, wszelkie aspekty
gospodarcze, polityczne, to wszystko ogólnie mamy dzięki moderom i naprawdę wielki szacunek w ogóle tym ludziom, że takie coś w ogóle im się chce robić. I tak naprawdę tak sobie myślę, że Creative Assembly troszeczkę i firma Sega tak naprawdę wiedzą, że ich gry będą bardzo długo żywe dzięki właśnie tym moderom, dlatego też oni nie czują takiej odpowiedzialności za to, że wypuszczają grę, która tak naprawdę nie spełnia oczekiwań graczy, ale spokojnie po miesiącu te oczekiwania będą zrealizowane dzięki, słuchajcie, moderom, którzy zapierdalają bardzo ciężko, po prostu za darmo. Lubią to robić i to robią, lecz mi się wydaje, że tak w ogóle nie powinno być, bo jeżeli płacimy za daną grę ponad 200 zł, to fajnie by było, żeby ta gra po prostu była już taka 100%, więc żeby miała tą zawartość taką, która pozwala nam fajnie się po prostu w tej grze bawić, a te wszystkie mody, dodatki to powinny być właśnie dodatkami do tej podstawki, a nie uzupełnienie podstawki, która po prostu jest tak naprawdę pusta. Przemyślcie to dobrze. Czy warto wydawać pieniądze na Total War Warhammera II, który z pewnością dokładnie będzie tym samym co część, słuchajcie, pierwsza, tylko na innym kontynencie. Będą inne rasy, już wiemy wszyscy jakie to rasy będą, jak to wszystko będzie wyglądało, lecz tak naprawdę to jest powielenie schematów z części pierwszej. Mam nadzieję, że Creative Assembly, firma Sega, następną grę jakąś wypuszczą ze swojej stajni, to będzie powrót do tego, co było najlepsze, a więc czasy średniowiecza i nie tylko. Ta cała historia nasza, europejska i nie tylko, będzie znowu pokazana w serii Total War. Ja cały czas i tak liczę na Medieval, a więc mam nadzieję, że kiedyś doczekam się kolejnej odsłony Medievala i mam nadzieję, że też, że w kolejnych odsłonach całej serii Total War tych DLC nie będzie, a jeśli będą one po prostu bezpłatne, bo jeżeli za grę mam płacić 250 zł, to chciałbym, żeby ta gra po prostu miała wszystko to, co mieć powinna. Nie mam ochoty wydawać kolejnych 200 zł na wszelkie dodatki, które tak naprawdę są po prostu, to jest dla mnie, słuchajcie, absolutnie niepojęte. Jak można po prostu od graczy wyciągać tyle pieniędzy za to, żeby się cieszyli, nie wiem, jakimś jednym tam bohaterem, który, kurwa, nie wiem, po prostu będzie sobie w grze. A nic innego tak naprawdę te dodatki DLC nie dają. No i tyle, słuchajcie, czekamy na premierę już niedługo. Total War Warhammer, część druga. Sam jestem ciekawy, jak to wszystko... Znaczy, najbardziej mnie ciekawi i najbardziej czekam na połączenie części pierwszej, części drugiej, a więc jedna wielka mapa i jedna wielka, po prostu epicka rozgrywka. I tylko to tak naprawdę mnie przekonuje, żeby tą drugą część kupić. Absolutnie bym jej nie kupował, ale mówię, mam wielki sentyment do serii Total War'a i wszystkie części po prostu biorę. Biorę jak ślepy pies, niestety, i czasami po prostu na tym się, że tak powiem, przejeżdżam. No ale trudno, no słuchajcie, jestem graczem, jeżeli coś gracz lubi, jakąś serię, po prostu będzie ją kupował, mimo tego, że po prostu są braki, jakie są, i będą później wychodzić te wszystkie DLC. Gracz po prostu będzie te DLC kupował, bo chce po prostu mieć coś nowego, coś fajnego, coś innego, tak? Ale bardzo was zachęcam do modów. Modów jest naprawdę od groma i naprawdę nie wydając żadnych pieniędzy dodatkowych można sobie grę zajebiście fajnie urozmaicić tymi wszystkimi modami, które są dla graczy całkowicie za darmo i bezpłatne. I tyle, słuchajcie. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam na swój kanał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.